Witam w kolejnym odcinku z serii Moja recepta na Twoje szczęście. W ostatnich dwóch odcinkach rozmawialiśmy o tym, jak wybrać to, co w życiu najważniejsze, ten życiowy priorytet. I też rozmawialiśmy o tym, jak znaleźć swoją pasję. I dzisiaj chciałem skupić się na temacie pragnień, które mogą się zdradzać w ramach Twojego priorytetu, w ramach Twojej pasji. I czasami te pragnienia wydają się być ze sobą w konflikcie. Czyli chcemy jedną rzecz i drugą rzecz, które są obie naraz niemożliwe. I dzisiaj chciałem Ci wyjaśnić, że Twoje prawdziwe pragnienia nigdy nie są w konflikcie. Że naprawdę możesz mieć wszystko. I zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego odcinka, chciałem też wyjaśnić różnicę między priorytetem i pragnieniem. Priorytet to jest temat dla nas ważny. To jest to, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Są nam tematy bliższe i dalsze, są tematy, w którymi się bardzo angażujemy, są nam tematy kompletnie obojętne i priorytet to jest tak naprawdę wybór tego najważniejszego tematu. To jest wybór tego tematu, który jakbyś miał wybrać jeden temat. Dla Ciebie najważniejszy do końca życia to jest Twój priorytet. Pragnienia są w ramach priorytetu i pragnienia są w ramach wszystkich innych tematów. Więc pragnień masz mnóstwo, tysiące, miliony, jak nie miliardy małych, malutkich, większych, największych i tak naprawdę żyć Ci 20 nie starczy, żeby zamanifestować wszystkie Twoje pragnienia. I czasami możemy dojść do wniosku, że mamy w sobie pragnienia, które z pozoru się wykluczają, są ze sobą skonfliktowane. Na przykład chcę być w związku i chcę się spotykać z innymi osobami. Chcę kariery w korporacji, ale chcę wolności od etatu. I dzisiaj chciałem Ci powiedzieć, że Twoje prawdziwe pragnienia nigdy się nie wykluczają. Twoje prawdziwe pragnienia nigdy nie są ze sobą w konflikcie. Jeżeli postrzegasz ten konflikt, to wykluczenie, tą sprzeczność między swoimi pragnieniami, to ona jest pozorna. I pozwól mi wytłumaczyć. I zanim zajmę się tym pozornym konfliktem, chciałem wytłumaczyć jeszcze jedną rzecz, ustalić jedną rzecz, że jest różnica między konfliktem, między pragnieniami, a wymówką. To znaczy, jak ty jesteś na tej swojej łódce tutaj, a twoja wyspa szczęścia jest tutaj, to, że ty do niej nie płyniesz, jest wymówką. I dlaczego do niej nie płyniesz, to tym zajmiemy się oczywiście w innych odcinkach. Konflikt między pragnieniami to jest tak naprawdę, jak masz pragnienie w jednym temacie i masz pragnienie w drugim temacie i nie wiesz, gdzie masz płynąć. Nie możesz płynąć do dwóch wysp naraz. Więc konflikt między pragnieniami to są dwa pragnienia, które z pozoru wydają się na dwóch innych wyspach i ty po prostu nie wiesz, dokąd płynąć. Nie możesz płynąć do dwóch wysp naraz. Jak wybierzesz to pragnienie, no to pragnienie się musi cię ominąć. Jak wybierzesz to pragnienie cię musi ominąć. Tylko ten wybór zawsze jest zbędny, bo ten dylemat po prostu jest nieprawdziwy. Czyli wymówka to są nasze wierzenia, które nie pozwalają nam płynąć w stronę naszej wyspy. Kilka z nich już omówiliśmy, tutaj załączę parę odcinków. Konflikt między pragnieniami to jest jakby rozdwojenie jaźni, w sensie masz dwie wyspy i nie możesz do dwóch naraz po prostu płynąć. Więc wyobraź sobie temat. To nie musi być Twój priorytet, ale temat w Twoim życiu dla Ciebie oczywiście jakiś, w jakimś stopniu istotny. I ten temat jest jak kij, który ma dwa końce. I Twoje pragnienia w ramach tego jednego tematu nie mogą być nigdy ze sobą sprzeczne. Bo jak na przykład nazwiemy ten temat pieniędzmi, tam 20 zł, cokolwiek, to nie możesz chcieć być biedny, to będzie ten niepożądany i pożądany koniec kija.
Nie możesz chcieć być biednym i chcieć być bogatym naraz. Jak chcesz być trochę biednym i trochę bogatym, to pewnie gdzieś chcesz być tutaj pośrodku. Więc tutaj ten konflikt po prostu wynika z jakiegoś mentalnego nieporozumienia. W ramach tego jednego tematu te pragnienia nigdy nie będą skonfliktowane. Gdzieś będziesz pośrodku w tym swoim spektrum między tym ekstremalnym końcem kija, bo ten koniec będzie oczywiście inny w zależności od tematu. Jak to jest na przykład waga twojego ciała, to albo chcesz być chudy, albo chcesz być gruby, albo coś pośrodku. Więc w jednym temacie, na jednym kiju, twoje pragnienie będzie miało swoje jedno miejsce gdzieś na tym spektrum między maksymalnym a ekstremalnym. Najczęściej jednak ludzie dostrzegają konflikty między pragnieniami w różnych tematach. Bo na przykład możesz chcesz być bogaty. Tutaj chcesz być bogaty. Chcesz mieć dużo pieniędzy, ale chcesz jak najmniej pracować. To jest ilość ułożonej pracy. I dla ciebie z pozoru te dwa pragnienia są skonfliktowane, wykluczają się. Bo oczywiście im więcej pracy, tym więcej pieniędzy. Tylko to jest wierzenie, które nie jest prawdą. Ilość pieniędzy w twoim życiu nie jest związana z ilością pracy, jaką w nie włożysz. Więc to, że ty dostrzegasz konflikt między tymi pragnieniami, nie świadczy o tym, że to same pragnienia są skonfliktowane, ale świadczy o tym, że twój sposób spojrzenia, że twoje wierzenia w tych tematach nie pozwalają ci na harmonizację tych twoich pragnień. Bo oczywiście można w ogóle nie pracować i mieć dużo pieniędzy. Pragnienia, twoje prawdziwe pragnienia się nigdy nie wykluczają, nigdy nie są ze sobą w konflikcie. Jedynym problemem, jaki tak naprawdę jest, to jest twoja wizja manifestacji tych pragnień. To, jak ty sobie wyobrażasz ich manifestacje. Bo jeżeli tylko sobie wyobrażasz, że te pieniądze muszą przyjść do ciebie z etatu, to rzeczywiście jest konflikt, no bo im nie pracujesz, tym mniej zarabiasz. Ale jak oderwiesz swoje pragnienie od manifestacji, jak skupisz się na samym pragnieniu, które zawsze, ale to zawsze jest emocją, jak zapomniesz o drodze, o różnych drogach jego manifestacji, jak przestaniesz się upierać przy konkretnej drodze, z której ta manifestacja ma przyjść, to nie ma konfliktu między pragnieniami. Można mieć dużo pieniędzy i można mało pracować lub w ogóle nie pracować. Jeżeli ty potrafisz zrodzić pragnienie, jeżeli ty potrafisz sobie wyobrazić te swoje pragnienia, to wszechświat jest w stanie ci je zamanifestować. To, czy pozwolisz na manifestację, to już jest inny temat i zajmiemy się nim w serii Prawo Przyciągania. Natomiast dzisiaj chciałem ci tylko powiedzieć, że jeżeli twoje pragnienia są prawdziwe, jeżeli jesteś szczery ze sobą w ich definiowaniu, to tam nigdy nie będzie konfliktu. Trzecim przypadkiem, gdzie możesz dostrzec konflikt, są inne osoby w twoim życiu. Na przykład, jak to jesteś ty, ja, a to jest twój partner życiowy, czy jakikolwiek inny, te twoje pragnienia i pragnienia innych osób z tobą związane mogą z pozoru być w konflikcie. Tylko znowu z pozoru jest słowo klucz. Bo tak naprawdę, jak pragnienia tych wszystkich osób, z którymi się musisz liczyć, będąc, nie wiem, ze swoimi dziećmi, czy rodzicami, czy z partnerem, partnerką, jeżeli naprawdę te ich pragnienia zredukujemy do emocji, której oni szukają, to zobaczysz, że istnieje sposób, który pozwoli na manifestację i twoich pragnień, i ich pragnień. Problem polega tylko na tym, jeżeli znowu te inne osoby upierają się przy konkretnej formie manifestacji. Jak na przykład ktoś chce mieszkać nad morzem, a ty chcesz mieszkać w górach, z pozoru jest to konflikt, zwłaszcza w Polsce. Ale są miejsca na świecie, gdzie góry są nad morzem.
i można mieć jedno i drugie. Tylko trzeba mieć oczywiście otwarty umysł i znowu przypomnieć sobie, jaki jest twój priorytet. Bo być może to twoje pragnienie wiąże się z relokacją do innego kraju na przykład. I jeżeli dla ciebie priorytetem najważniejszym w życiu jest mieszkanie nad morzem, to relokacja nie powinna być problemem. Więc dlatego kilka odcinków wcześniej rozmawialiśmy o tym priorytecie, bo ten priorytet ci pozwoli wybrać. Priorytet ci pozwoli skupić się na tym twoim najważniejszym pragnieniu. Ważne jest, żeby wybrać w życiu priorytet. Czwartą przyczyną, dla której z pozoru pragnienia mogą być problemem, być w konflikcie, jest to, że jedno z tych pragnień nie jest twoim pragnieniem. Jedno z tych pragnień jest fantazją. A fantazja nigdy nie będzie twoim pragnieniem. Fantazja jest wynikiem porównywania się, fascynowania się inną osobą, inną rzeczą. Jak na przykład, nie wiem, chodzisz na jakieś konto Instagram, ktoś tam mieszka na pół roku od Bali i ciebie ta osoba fascynuje i chciałbyś mieszkać na Bali, ale Bali ciebie nie woła. Jesteś tylko tam, bo ktoś inny tam jest. Jesteś tylko tam, bo ktoś, kto ci imponuje, tam jest. To nie jest twoje prawdziwe pragnienie. Więc może istnieć konflikt między pragnieniem a fantazją, ale fantazja nie jest pragnieniem. Za fantazją, jak pójdziesz za fantazją, to zawsze się rozczarujesz. Tam możesz odczuć te emocje, których szukasz, ale będą one bardzo krótkotrwałe i tam nie osiągniesz, nie odczujesz satysfakcji. A z pierwszego odcinka o tym, czym jest szczęście, wiesz, że satysfakcja to jest słowo klucz. Bo satysfakcję odczuwasz z przybliżania się do swojej wyspy szczęścia, nie z dopłynięcia do niej. Więc jeżeli przeprowadzka na Bali jest tylko fantazją, a nie twoim prawdziwym pragnieniem, to tego konfliktu oczywiście nie ma między pragnieniami, jest między pragnieniem a fantazją, a fantazja nigdy nie jest pragnieniem. Reasumując, nie istnieją pragnienia, które się wykluczają. Nie ma konfliktu między twoimi prawdziwymi pragnieniami. Jak zauważasz pozorny konflikt między swoimi pragnieniami, to zapytaj siebie, czy oba te pragnienia na pewno są twoim pragnieniem, czy jedno może jest fantazją. Zapytaj się siebie, czy konfliktem są rzeczywiście pragnienia, czy sposób, w jaki wyobrażasz sobie ich manifestacje. Jak oczywiście są w to włączeni inni ludzie, to zapytaj siebie, czy ten konflikt jest między właśnie twoją wizją, wyobrażeniem manifestacji, a tą wizją tej innej osoby, bo jak zredukujecie te swoje prawdziwe pragnienia do emocji, to tam konfliktu nigdy nie będzie. Nazywam się Adam Aleksander, byłem bardzo miło Ciebie dzisiaj gościć. Jak znajdujesz wartość w tym odcinku, proszę polub ten materiał, subskrybuj mój kanał. Odwiedź też proszę moją stronę adamaleksander.org, gdzie w zakładce wsparcie możesz zobaczyć różne sposoby wsparcia mojego kanału i też różne sposoby, jak ja mogę wesprzeć Ciebie na swojej drodze do szczęścia. Dziękuję. Tyle.